czajnikowy.pl. A Aeropress, czyli niezwykle uniwersalne urządzenie, które zamierzamy przetestować dosłownie do granic możliwości. A dzisiaj zmierzymy się z kolejnym, może nie mitem, ale sposobem takim dziwnym na zaparzenie kawy właśnie w tym urządzonku. Czyli coś, co ma zastąpić nam Fellow Prismo, czyli tą końcówkę do Aeropressu, która gwarantuje nam przede wszystkim to, że woda nie kapie podczas zalewania w takiej klasycznej, normalnej, regularnej metodzie, ale też przede wszystkim ma to inicjować jakąś taką możliwość wykonania espresso metodą Aeropress. Ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony w ogóle do myślenia o Aeropressie w kontekście espresso, mimo tego, że producent swego czasu przynajmniej gwarantował nam, że jesteśmy w stanie wykonać tą metodą espresso. Potem pojawiło się Prismo i sporo również kolejnych dociekań, czy jesteśmy w stanie przy pomocy własnego bicepsa, tricepsa i właśnie tego kawałka tworzywa wykonać espresso w domu bez kupowania wielkich, drogich maszyn. Aż w końcu pojawił się lifehack, jak zamiast wydawać te 100 ileś złotych przy pomocy jednego papierowego filtra zastąpić sobie to urządzenie i właśnie z tym dzisiaj się zmierzymy. To, co będę robił, to chcę zaparzyć kawę przede wszystkim na samym początku w bardzo małej ilości, gdzieś imitującej właśnie te ilości, te proporcje, które są zazwyczaj stosowane w przypadku espresso. Cała technika polega na tym, że używamy klasycznego sposobu zaparzenia. Wsypujemy kawę, oczywiście tutaj już musi być filtr, i na tą kawę kładziemy jeszcze jeden filtr i dopiero potem wodę. Co to ma powodować? Ma to powodować, według internetowych ekspertów, zwiększenie ciśnienia, a co za tym idzie, większe ciśnienie, intensywniejsza ekstrakcja, no i bliżej nam do espresso siłą rzeczy. Zatem na samym początku musieliśmy nasypać 18 gramów, czyli tyle, ile w przypadku przygotowywania espresso, 18 gramów kawy. Przykrywamy delikatnie mokrym już filtrem pojedynczym. Jeżeli użyjecie więcej, będzie Wam trudno w ogóle to przecisnąć. A robimy to właśnie po to, żeby zwiększyć ciśnienie. No i jak się pewnie domyślacie, to ciśnienie, czyli to mocowanie nasze z całym sprzętem bardziej polega na tym, żeby przepchnąć tą wodę przez filtr, niż rzeczywiście to ciśnienie uczestniczy w samym procesie zaparzenia. Kawa nie kapie. To jest akurat pewnym atutem. Natomiast nie ma takiej możliwości wędrowania tych drobinek w całej porcji wody, ponieważ ten filtr uniemożliwia i spłaszcza nam cały ten tak zwany coffee cake. Co trochę przypomina właśnie espresso, natomiast niekoniecznie może być dobre dla samego zaparzenia kawy. Sprawdzamy, testujemy. No jest gorzko. Wydobyliśmy dużo słodyczy, ale trochę takiej goryczy. Myślę, że można by to zniwelować troszeczkę grubszym mieleniem delikatnie, ale wtedy stracilibyśmy na tym takim body. Oczywiście nie będę Wam ściemniał, to nie ma nic wspólnego z espresso. Nie ma tej gęstości, nie ma kremy w ogóle pojawiającej się żadnej. Mamy po prostu intensywną kawę w takim oto małej ilości zaparzoną. Pokuszę się o dolanie troszeczkę wody. Jest jeszcze jeden szkopuł, który mi tutaj nie do końca siedzi, czyli taka szorstkość na języku. Te ciśnienie, ta siła, której musieliśmy użyć, raczej nie przyczynia się do tego, że te napary są czyste, ponieważ dużo tego pyłu przepychamy na drugą stronę. Dolewamy wodę, sprawdzamy, czy rozcieńczając to wodą bypass jesteśmy w stanie uzyskać lepsze rezultaty. I nie dolewam już tego od razu w większej ilości. Na pewno widzę, że ta gęstość, taka wizualnie nawet widoczna, pozostaje.
Zazwyczaj jest tak, że jeżeli kawa jest troszeczkę właśnie taka cierpka, nawet nie chodzi o intensywność, ale właśnie taka troszeczkę właśnie gdzieś szczypiąca, szorstka, warto dodać troszeczkę wody i zobaczyć, czy to nie jest przypadkiem kwestią tego właśnie, że stężenie jej jest zbyt wysokie, czyli ten tak zwany TDS-ik, a jeżeli dodamy troszeczkę wody, kawa może się otworzyć, będzie bardziej słodsza, będzie bardziej ciekawa. No w tym przypadku cierpkości nie tracimy. Przygotowanie espresso metodą Aeropress zawsze będzie no, czymś, co nie da nam zamierzonych rezultatów. Na ile to możemy porównać do Prismo? Na ile ten jeden plasterek filtra wrzucony jest warty więcej niż właśnie sprzęt za te 100 ileś złotych? W Prismo mamy taki oto dysk. Dysk, który jest z dodatkową uszczelką i to jest niesamowity atut tego urządzenia. Czyli te uszczelnienie powierzchni styku z samego cylindra z filtrem jest niezwykle ważne dla czystości naparu. Więc samo zwykłe użycie pojedynczego filtra nie da nam zbyt dobrych rezultatów. Więc jeżeli chcecie mojej opinii w tej kwestii, to uważam, że pomysł jest iście bezsensowny. Czy da się zaparzyć kawę w lepszy sposób, bez kombinowania, bez cudowania? Da się. W takim razie polecam Wam zaparzyć kawę normalną metodą regularną albo metodą odwróconą. To tyle w dzisiejszym odcinku. Piszcie w komentarzach, czy stosujecie takie techniki. Czy chcielibyście jeszcze jakąś inną technikę, żebym przetestował i wyraził swoją własną opinię na ten temat. I przede wszystkim, czy przekonuje Was to, co dzisiaj do Was powiedziałem. To tyle w tym odcinku. Zapraszamy na kolejny i oczywiście do zobaczenia na czajnikowy.pl.